lider Pucharu Świata, zwycięzca wczoraj pierwszego konkursu. Dzisiaj w pierwszej serii w trudnych warunkach, tylko można powiedzieć 124 metry. Popatrzmy teraz na drugi skok Słoweńca. Walczy tutaj do odległości. Pięknie daleko wylądował, mimo drobnych problemów przy lądowaniu. A zatem on wyprzedzi za chwilę Noriakiego Kasai. A teraz lider Pucharu Świata, Peter Prewc, po pierwszej serii 14 miejsce. Zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że Kamil Stok jest wiceliderem po pierwszej serii. Może dzisiaj do Polaka sporo stracić. Będzie walczył, no i powalczył, skacząc w okolicach rozmiaru skoczni, czyli w pobliżu 145 metra. Zielone światło dla Słoweńca, 145,5 musiałby skoczyć, aby wyprzedzić Kamila Stocha. No i popatrzmy, czy będzie ta odległość. Nie będzie! Peter Prewc dzisiaj może w ogóle wypaść poza podium, a to będzie oznaczać nie tylko 11 w karierze zwycięstwo dla Kamila Stocha. Ale ważne, czy będzie miał dużą stratę punktową do Petera Prewca, a może uda się Słoweńca wyprzedzić, ale ten wysoko wyszedł z progu, poleci daleko i chyba Kamila może wyprzedzić. Troszkę się zachwiał przy lądowaniu Prewc. Wie, że to była odległość, która może dać mu miejsce drugie w tym momencie. No jest zielone światełko i Peter Prewc, lider, musi walczyć, musi skakać bardzo daleko. Potrzebuje w tej chwili 123 metrów, ależ teraz odpalił Peter Prewc. Świetny skok, 126 metrów w pierwszej serii, teraz 130,5 metra. A na rozbiegu jest już Peter Prewc. No i czy doczekamy się odpowiedzi na poziomie rekordu świata? Nie, zdecydowanie nie. Jeszcze nie tym razem, nie w tym skoku. Prewc, Freund, Kraft i Fanemel. Czterech najwyżej klasyfikowanych w Pucharze Świata na czterech czołowych lokatach po pierwszej serii. Prewc na początek, dobry skok, ale 124. Jest już sygnał od trenera, jest zielone światło. Popatrzmy na ostatni skok pierwszej serii tego konkursu. Dobre wyjście z progu, walczy o odległość Peter Prewc, ale zdecydowanie tej odległości zabrakło. Rozkłada ręce, a to oznacza, że straci dzisiaj pozycję lidera. 139,5 metra, uzyskując aż prawie 13-punktową przewagę. 128, 129 metrów potrzebuje jednak, by rywalizować ze swoim bratem. No i bez problemu pięknie skacze Peter Prewc, pieczętując swoje zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. 134 metry. Wczoraj Peter Prewc po pierwszej serii miał 12-punktową przewagę nad rywalami. Dziś po pierwszej serii 6,3 nad Kennethem Gagnesem. No ale jest w wielkiej formie. Wydaje się, że stać go na skok ponad 130-metrowy. Będzie ponad 130-metrowy. Około 140-metrowa odległość Petera Prewca. Może nowy rekord skoczni. Za chwilę się przekonamy. Tak jest! Popatrzmy na skok Petera. 7,4 miał przewagi nad Stomida. Wyszedł wysoko. No, może być tak, może być inaczej. Severin Freund już ląduje w ramionach Wellingera, obściskiwany. Peter Prewc, 132 metry, tyle wymagane przed Peterem Prewcem, by walczyć z Kennethem Gagnesem. Peter Prewc już w powietrzu. Pięknie! W ten sposób wygrywa i nokautuje rywali. Peter Prewc kapitalnie w tej serii finałowej poradził sobie, a w jakże trudnych warunkach. W tej chwili są dobre warunki. Powinien być długi skok. Jest wiatr. Ustawiałbym 130 metrów. Zobaczymy, czy tak jak w Garmisch-Partenkirchen, tak również tutaj Peter Prewc nie pozostawi cienia wątpliwości, kto jest najlepszy! I on to wygrywa w znakomitym stylu! Od czasów, mówiłem, Primoża Peterki, od 97 roku, 19 lat czekali Słoweńcy na takiego skoczka, który znowu zawojuje świat, który będzie wygrywał konkurs za konkursem, który będzie najlepszy, i teraz szybuje Peter Prewc! Wygrywa nie tylko konkurs, ale także nie tylko turniej, ale także dzisiejszy konkurs. Nie pozostawił żadnych wątpliwości. Trzy zwycięstwa, 924 punkty, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale musi skoczyć minimum 140 metrów. Peter Prewc w powietrzu i gdzie wyląduje? Peter Prewc! Nie ma wątpliwości, kto jest królem wszystkich skoczni w tym sezonie.
W ostatnich czterech konkursach niepokonany. Peter Prewc, 132 metry. Popatrzmy na skok Słoweńca, czy leci po swoje. Ósme w tym sezonie zwycięstwo w karierze i kto wie, bowiem to nie jest dobry skok. Rozkłada w tym momencie Peter Prewc ręce. On potrzebował co najmniej 130 metrów. Jeden Prewc był lepszy od drugiego. Peter był przed Domenem, na razie Domen na prowadzeniu. Popatrzmy, jak daleko skoczy lider klasyfikacji Pucharu Świata. Wysoko wyszedł z progu i będzie długi lot! Dwóch Prewców na czele, kraniec trzeci. Słoweńcy dzisiaj nie do zatrzymania. Jeśli skoczę tak jak przez większą część tego sezonu, to jest w stanie zbliżyć się przynajmniej do podium. No ale musiałby naprawdę poszybować bardzo, bardzo daleko. Jest długi skok. Niemniej to będzie chyba drugi najsłabszy wynik tego sezonu. Chce pokonać Stefana Krafta. Musi skoczyć około 128-129 metrów i Peter Prewc w powietrzu. Ładnie ułożony, pięknie, daleko, nokautuje rywali i nie ma wątpliwości, jest pierwszym Słoweńcem, który wygrywa konkurs Pucharu Świata w Trondheim. In 1992 and now Prejoc with an advantage of 4 points over Kasai. Well, this is pretty close now. This is really close, remember that 30. Wymaga odległość przed Peterem Prewcem. Zdecydowanie w jego zasięgu. On może skoczyć tutaj bardzo daleko. Popatrzmy, finałowy skok Petera Prewca. Ależ pięknie w powietrzu i najdalej, ależ odległość. Znakomita, jak teraz to ocenią sędziowie. Przeskoczył skocznie 249 metrów. Punkte sind heute schon viel, 7,8 Punkte. 8,7 waren es. Und das so schlimm, du würdest es schwer tun. Prejoc oder Heiberg, quer gewinnt in Lahti. Mal schauen, schau Prejoc. Ziemlich genau ran an die grüne Linie. So, 123,5 haben wir gesagt. Na miejscu 10, ale teraz popatrzmy, jak będzie próbował się zrehabilitować Peter Prewc. Ładne wyjście z progu, złapał noszenie, no i dobry skok, wylądowany poza zieloną linią, trochę miał gorsze warunki od Eisenbichlera i Tepesza. A 541 point lead over Severin Freund of Germany, his closest pursuer. And that's a little bit more like it now, Freund's advance, Kraft. No nie znajdzie pogromcy podczas tej rywalizacji. 16 razy na podium w tym sezonie, 11 zwycięstw, czy po 12 zwycięstwo w tym sezonie szybuje w tym momencie Peter Prewc. To jest knockout, to co on zrobił. Po prostu nie pozostawił cienia wątpliwości, kto jest królem tego sezonu. To jest 12 zwycięstwo w tym sezonie. No ale teraz jak widzimy 135 wystarczy mu do tego, aby wygrać. Peter Prewc w tym momencie już zdobywca kryształowej kuli w sezonie 2015-2016. Nie ulega wątpliwości. Peter Prewc, reprezentant Słowenii w dwóch minionych sezonach na drugim miejscu. Jest jeszcze ta szansa, ale strata Petera Prewca do 9,9 punktu do liderującego Johana Andre Forfanga. Popatrzmy na zdobywcę Pucharu Świata w tym sezonie. Ależ daleko teraz skoczył Peter Prewc, pokazał klasę i on nie zamierza tutaj absolutnie składać broni w dzisiejszym konkursie. Daje tego seveda sposoben, nie samo enkrat u tych dwóch dnych i gremo po 14. Odloczno Prewc. Ne bo dovolj za zmago, bo dovolj za drugo mesto, to je jasno. 19. stopničke sezone. Peter Prewc gre proti odskočnemu pomolu. Mislim, da je sedaj vse v redu, brez korekcij v zraku.
kako daleč bo odneslo zmagovalca svetovnega pokala, odlično! Prek 230 metrov, mislim, da Peter Prevc. Odličen polet Petra Prevca. Kranjcem pa 10,9 točk zaostanka. Sedaj ima priložnost, da popravi napako iz prve serije. Peter Prevc. Daleč prek krtlišča skakalnice, kako daleč ga bo odneslo, odlično! O, okrog 200, recimo 40 metrov. Już dał szczęście tym tysiącom ludzi, którzy przyszli, a samemu czerpać tę niewypowiedzianą, niewysłowioną radość z lotu, którego może doświadczyć w tym ostatnim swoim skoku w tym sezonie. 14 zwycięstw, czy leci po 15 zwycięstwo? Mówią wszystko o tym sezonie, który właśnie dobiegł końca. Miał wyraźną przewagę 8 punktów Peter Prevc po pierwszej serii. Jeżeli nic mu się nie poprzestawiało, to powinien wygrać. Kontynuować w pasce wielkich sukcesów w nowym sezonie Peter Prevc. I tak to ej! Ojej! Nataczył nartą, zakantował i upadek, proszę Państwa. Nie będzie zwycięstwa Petera Prevca. Domen Prevc wygra dzisiejsze zawody.